Dobry wieczór, witam serdecznie. Trzecia część naszych warsztatów Pastelowa Wielkanoc. Dzisiaj trzecia już karteczka. Zaczekamy chwilkę. Jak zawsze proszę o udostępnienie live'a. Za chwilkę powiemy sobie, jakie papiery przygotować z tego bloczka. Wycinanki już były zamieszczone, zdjęcie zarówno w mojej grupie Scrapbooking, Mix Media, Kwiaty Swoimi Ranu z Olga Bielska, warsztaty artystyczne, ale papierów jeszcze tak naprawdę nie wiemy, jakich użyć. Więc tutaj przede mną właściwie już jest ten zestaw, ale jeszcze dokładnie za chwilkę o nich opowiem. Dobry wieczór, witam serdecznie. Beatka napisała, niestety dzisiaj nie będę działać, ale chociaż trochę popatrzę, choroba trzyma mnie cały tydzień. Zdróweczka, Beatko, ci życzę. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda ci się nadrobić. Dobry wieczór. Jak tam postępy? Komu udało się zrobić już dwie karteczki? Bo dzisiaj już trzecia i ostatnie nasze spotkanie. I tak jak widzicie, środek wykleimy sobie pomarańczowym kolorkiem. Tył będzie żółty, a ta przednia część, tak jak ostatnio, połączymy sobie te dwa piery. A, jeszcze jeden arkusz. No tak, jeszcze jeden. Przecież jeszcze listki. Czyli jeszcze listki. Jeszcze listki. Okej. Okay. No, ja mam dwie, piszecie. Super, bardzo się cieszę, że tak pięknie, pilnie pracujecie. Basia na bieżąco. Agnieszka zrobiła dwie. Robi dzisiaj trzecią Beatka. Super, bardzo się cieszę. Ania napisała, ja mam dwie i trzecią i trzy inspirowane poprzednimi warsztatami. Ekstra, ale fajnie. Oznaczajcie mnie bardzo proszę, będę oglądać wasze piękne karteczki. Będę na pewno komentować, więc zachęcam do tego. Hania ma dwie. Uf, zdążyłam, tak, cześć. Cześć, Paulinko. Grażynka, dwie gotowe, ale zapomniałam o wycinankach chyba dziś. No trudno. Marcia na bieżąco. No dobrze, to będziemy już powolutku zaczynać. Ja sobie te wycinanki na razie jeszcze na bok odłożę, może tu. Bazę już mam przygotowaną, tak jak w części drugiej była przygotowana do przygotowania, czyli jako praca domowa. Z tym, że ponieważ może ktoś ten film oglądać jako pierwszy, nie widział wcześniejszych części, co zachęcam, bo wszystkie trzy, oprócz tego, że są na moim fanpage'u, prawda, na Facebooku Olga Bielska warsztaty artystyczne.pl, to również znajdują się, no ta jeszcze nie, ale pewnie będzie już jutro, na moim YouTubie po prostu, też znajdziecie go wpisując wyszukiwarkę Olga Bielska warsztaty artystyczne i tam są te części, gdyby ktoś nie widział pierwszej i drugiej, to zachęcam, zapraszam. Natomiast jeśli chodzi o bazę, to mamy tutaj taką oto rozkładaną pionową bazę o wymiarach 10,5 na 20,5. I druga część, czyli pasek, taki troszkę mniejszy, o wymiarach 9,5 razy 19,5. Czyli to są te dwa elementy, które nam będą potrzebne. Dziękuję za wszystkie serduszka.
Dobrze, to jak już mamy wymiary i mamy już gotowe bazy, tak naprawdę dwa elementy, zaczynamy i od środka może tym razem zaczniemy. Więc ja tu zostawiam te wymiary jeszcze w zasięgu wzroku. I zaczniemy od wyklejenia środka i do tego użyjemy tutaj, ja użyję tych pomarańczowych, pastelowych papierów. Pastelowa Wielkanoc, więc tutaj pastelowe kolorki jak najbardziej będą odpowiednie. No i jeszcze zapiszemy sobie wymiary, czyli tutaj jeśli chodzi o docinanie papieru skrapowego, to docinamy sobie 10,1 razy 21, czyli taki wymiar papieru skrapowego będę docinać na te wszystkie fronty, czyli środek, tył i przód, czyli te pierwsze warstwy. Może zacznę od tego, to będzie taki pasek, potem resztka. Zostanie nam taki kawałek, można później też coś z tego sobie zrobić. Było 10,1, to teraz 21 docinam. To jest pierwszy, teraz to samo tutaj, czyli 10,1. O, odwrotnie zrobię, bo tam był ten klej taki trochę nierówno. 10,1 i 21. I zaczniemy od wklejenia tego do środka. Dobrze, jeszcze póki kleimy, jeszcze nie, póki nie układamy kompozycji tutaj, na co będę chciała, tak wiecie, szczególnie zwrócić uwagę, to napiszcie mi, czy wybieracie się na zlot, warszawski zlot scrapbookingowy, który organizuję, który odbędzie się 29 oczywiście kwietnia, 29 kwietnia, więc zapraszam Was serdecznie, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, że jest strona, którą utworzyłam dla miłośników zlotów, dla tych osób, które się wybierają lub też może zastanawiają się jeszcze, to tutaj pozwolę sobie Wam podlinkować tą stronkę, więc będzie mi miło, jeżeli ją zaobserwujecie. W tym momencie już powinna się pojawić. I jeżeli ktoś z Was się wybiera, to napiszcie mi. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was serdecznie. Przygotowania już coraz większego tempa nabierają. Jeszcze do końca lutego przypominam dla tych, którzy by chcieli zostać wystawcami na zlocie, czy też poprowadzić warsztaty odpłatne na zlocie, to jeszcze do końca lutego można wypełniać tą ankietę zgłoszeniową, więc zapraszam do niej do zgłaszania się, jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę. No a od 1 marca, no myślę, już zaczną pierwsze tak jakby informacje dotyczące i sponsorów, i wystawców, i warsztatów. Troszkę później będą pewnie konkursy i make and take, no ale na pierwszy rzut na pewno informacje o warsztatach, o wystawcach, o sponsorach się pojawią, więc tutaj zapraszam, zachęcam, zarówno jeżeli macie, ktoś ma ochotę zostać sponsorem, w sensie takim, że do paczuszek powitalnych, które też planuję zrobić na zlot, to zapraszam, zgłaszajcie się, będzie mi bardzo miło, na pewno drobiazgi, jakieś darmowe gratisy ucieszą osoby, które odwiedzą zlot. No dobrze, a teraz przyklejamy sobie tutaj ten tył, tu jest środek, tu jest tył. I teraz mogę już czytać. Jeszcze posmarujemy klejem i dopiero może. Żeby nie było, że tak się zawiesiłam nad pracą.
Pałynka pisze, ja może się wybiorę. I tak miałam do Warszawy jechać. Kiedyś zobaczymy, czy się uda. To trzymam kciuki, żeby się udało. Zapraszam serdecznie. Dla Barbary za daleko. No tak, rozumiem. Jak najbardziej. Dobrze. I teraz ten przód jeszcze nam został do docięcia. Dokładnie te same wymiary, czyli listeczki. 10 i 1. I 20 i 1. Bacia. Napisała Olgunia, jak ja to dla uścisków przybić zamierzam ekstra, bardzo się cieszę, bo dawno Cię nie widziała, no ja Ciebie też bardzo dawno nie widziałam, chyba ze 2 lata temu, 3 lata temu widziałyśmy się ostatnio na zlocie, tak mi się coś wydaje, także całkiem dawno, no długo nie było zlotów, to prawda. Dla Wiesi też już za daleko, tak, to już rozmawiałyśmy na grupie warsztatowej, którejś też podpytywałam dziewczyny. Teraz ten przód. Czy wstęp jest płatny, było pytanie. Nie, oczywiście wstęp jest bezpłatny. Nie ma opłat, jeśli chodzi o wejście na sam zlot. Płatne są warsztaty, będą, jeszcze ich nie ma. I gdyby ktoś miał ochotę coś sobie zakupić, prawda, to też tam przyda się coś nieco mieć w kieszonce. Ale będą też darmowe pokazy, myślę. Tak zwane make and take, więc zapraszam serdecznie. Hania napisała, nigdy nie byłam na zlocie, ale się zastanawiam, z Poznania to Żabi Skok. No tak, nie jest tak strasznie daleko, więc zapraszam Cię, Haniu. Dobrze, to teraz jak już mamy oklejoną, jeszcze raz pokażę bazę, żółty, listeczki i pomarańczowy w środku. Czy na warsztaty trzeba się zapisywać? Tak, tak, oczywiście, bo tutaj będzie ograniczona liczba miejsc. Więc nie jesteśmy w stanie wszystkim zapewnić tak jakby miejsca na warsztatach. Dlatego tutaj jak najbardziej, jak tylko ruszą zapisy, to wtedy no niestety kto pierwszy, ten lepszy. I teraz oklejamy sobie ten mniejszy prostokąt. On ma wymiar 9,5 na 19,5, więc papier skrapowy, który potrzebujemy tutaj tak jakby na całość, ale tak jak wspomniałam, będzie z dwóch kawałków. Na całość potrzebujemy 9,1 razy 19,1. Ale tak jak wcześniej, zrobimy sobie połówkę z tego białego i połówkę z tego kwiatowego. I teraz docinam sobie najpierw jeden, potem drugi, czyli tak tutaj 9,1. Ten też 9,1. Agnieszka napisała, małe 300 km, oj ta żaba musi być wielka. No, wiecie. Duży żabi skok. Czy ja będę prowadzić jakiś warsztat? Na razie nie będę zdradzać, bo tutaj jeszcze jest wszystko w trakcie no, takich małych i dużych decyzji, więc od 1 marca dopiero będą się te informacje pojawiały. Nie będę na razie tutaj zdradzać, co będzie i tak dalej, więc to jeszcze jest tajemnica. No dobrze, jeśli chodzi o słuchajcie, połówki, to tak sobie już mierzą, odkąd dokąd mamy ten kolorowy, a odkąd jest ten biały. 8 cm jest ten w kwiaty, a potem dopiero jest, czekajcie, bo mi tutaj coś przeskoczyło. Uciekliście mi.
8 centymetrów. Ten papier w listki coś mi mignęło, jest z tego bloczka tutaj. Jeszcze mam jeden, o taki w listki, nawet dwa. Tak, wracając do tego, to ten kwiatowy docinam sobie na 8 cm. Na 8 cm. Więc to będzie jeszcze do wykorzystania. Zarówno to do wycięcia możemy sobie za chwilę wyciąć kwiatów, jak nam zabraknie do karteczki. Ale póki co to naklejam sobie tutaj te kwiatuszki na tym moim arkuszu. Na kawałku mniejszym odrobinkę. Tajemniczo napisała Renatka. No tak, tutaj wiecie, troszkę takiego, taki klimat niepewności. A więc teraz naklejam sobie tę ósemeczkę, tak, przypominam, 8 cm. 8 cm naklejamy. A tak, tak jak Jagoda napisała, że tam też był taki kawałek z tej kartki, co robiliśmy w zeszłym tygodniu, to jak najbardziej też można wykorzystać. A teraz tu sobie dokładam ten drugi kawałek i zaznaczam w tym miejscu tą rameczkę, która ma być z drugiej strony. Słuchajcie, ja tutaj powiem wam, że to jest u mnie 11,1, ale też dotnijcie sobie to według tego, co wam wyszło, a nie tak, jak ja wam mówię, więc sobie sprawdźcie po prostu to. Tak, myślę, że jest ok. Tym razem nie muszę nic poprawiać, mogę to dokleić. Dobrze, teraz tu sobie naklejamy ten drugi kawałek. A, co to za bloczek, bo szukałam listków do wycinania. Padło pytanie. To jest P13. Firma. Nazwa. The Four Seasons Spring. O, tak. O ile czegoś nie przekręciłam, to taka jest właśnie nazwa tego bloczka papierów. I mamy, słuchajcie, gotowy arkusz. No to teraz co? No to teraz podklejamy sobie jedno na drugie, tylko co? Na dystansie 1 mm. U mnie oczywiście pianka. A każdy robi jak ma, co ma i co lubi. Więc to sobie odkładam, już wymiary nie będą nam potrzebne. Tu jest początek. I zaczynam najpierw dookoła. Przypominam, że nie naciągamy tej taśmy, bo wtedy się taki wygnie nam tutaj ta kartka, więc tego nie chcemy. I w tym miejscu drugi pasek. Tak jak mówiłam wcześniej, można to robić po prostu takimi kawałkami. Ja po prostu tak mi jest wygodniej i robię z całości. Schudła ta taśma. No trochę schudła, bo w międzyczasie jeszcze prowadzę inne warsztaty, więc nie tylko tutaj te karteczkowe z wami, ale właściwie cały tydzień mam zajęty, bo w poniedziałki robimy scrapbooking na różne okazje. W tygodniu już skończyłam warsztat 10 kartek dla dziecka, ale trwają aktualnie warsztaty albumowe Nasze przygody. Więc tutaj w piątki robimy sobie pastelową Wielkanoc. No i niedługo też następne warsztaty zaczynam, więc ja ciągle, słuchajcie, coś dłubię, taśmy mi schodzi dużo. Dobra, dociskamy sobie tutaj to, prawda? Odklejamy osłonki. Przypominam, że niebieska taśma to jest 1 mm, a biała taśma to jest 3 mm. Dla tych, którzy nie widzieli wcześniej, jak ja kleję, tak dla rozpoznania, którą taśmę akurat przyklejam.
Mamy tutaj już dwie osłonki ostatnie. Odrobinka kleju. I zaraz będziemy robić to, co najprzyjemniejsze. Naklejam klej. Dlaczego? Pamiętacie? Kto pamięta? Po to jest klej, żeby móc tym kawałkiem papieru manewrować po bazie, żeby nam się od razu nie przykleił. No i teraz, żeby nieodwrotnie, to sprawdzamy, jak się otwiera. Kwiatki na górze, białe na dole. Przyklejam sobie, układając po prostu to na naszej bazie. No i teraz mogę sobie, dzięki temu, że tam jest ten klej na taśmach, po prostu ustawić na środku tak, jak to powinno być. Ok, gotowe. I teraz tak, co jeszcze zanim zaczniemy? Jeszcze zanim zaczniemy, to żeby już nie robić przerywnika w trakcie, to jeszcze Was zaproszę na warsztaty, które się właśnie zakończyły niedawno. Już o nich wspomniałam przed chwilą. Karteczkowe. No jak to robimy karteczki, to oczywiście zapraszam Was na moje warsztaty karteczkowe. I tym razem to są warsztaty 10 kartek dla dziecka. Grubiutkie karteczki, również 3D, wszystkie takie piankowe. Zobaczcie. To są te prototypy, które powstały przed warsztatami. O różnych, tak jakby z różnych kolekcji, więc tu jest miszmasz zupełnie. Naprawdę różnych karteczek. Więc te warsztaty są u mnie dostępne jeszcze całkiem sporo, więc tutaj myślę, że będzie fajnie. Więc zapraszam serdecznie. No i ja już sobie pozwolę tu jeszcze podlinkować, korzystając z okazji. Momencik, bo się zaplątałam. Tutaj, dobra. Za dużo mam zakładek pootwieranych. To są warsztaty, więc zapraszam Was na nie serdecznie. I tutaj zobaczcie, to są kartki, które były prototypami, tu są kartki, które powstały już na warsztatach. I zobaczcie, jak ja je przechowuję, bo te są do macania, do oglądania, a te tak jakby takie już zapakowane w takiej wersji foliowej. Zobaczcie, i one są tak przechowywane, wystarczy do koperty, są naprawdę elastyczne, więc tutaj nie grozi nam, że coś tam się pognie. Są tak jakby dzięki tym piankom właśnie zamortyzowane i one się nie gniotą dzięki temu, więc zobaczcie, tutaj mam dokładnie te same kartki odwzorowane, bo te powstały przed warsztatami jako projekt, prototyp, a te już robiliśmy na warsztatach. Też jest ich 10 w foliowych opakowaniach wszystkie, więc jeśli macie ochotę, to zapraszam serdecznie. Chowam sobie tutaj te karteczki do pudełka. Te też odkładam na bok, żeby nam nie przeszkadzały. Tak, do tych kartek niepotrzebne są pudełka. Wystarczy foliowe opakowanie tak naprawdę i można nawet pocztą wysyłać. Sprzątamy. I zabieramy się do pracy. Teraz mamy tak, mamy naszą bazę, robimy sobie widok taki z góry. Mamy tutaj wycinanki. Wypakujemy je. Mam tak tutaj kwiatki. Wianek taki żółty. Czekajcie, sobie ten trymer tu przełożę jeszcze na bok, żeby mi nie przeszkadzał. I teraz możemy działać. Listki, dużo bazi, ale to właściwie resztka z tego arkusza. Grafik, który narysowała Gabrysia, moja córka. Zostały nam tyle bazi, przynajmniej mnie tyle zostało. Te takie kwiatki, ćwiartki, które wycinaliśmy z tych resztek, też po kartkach wcześniejszych. Pewnie dzisiaj też coś nawycinamy jeszcze, bo tak coś czuję, że będzie jednak tych kwiatów zbyt mało. Mamy 6 jajeczek, tym razem różnej wielkości, bo mam tak
jedno większe, kilka mam takich średnich, cztery właściwie i jedno małe. Z tego względu, że będziemy je układać, słuchajcie, tak jakby na różnych planach, większe tak jakby niżej, te mniejsze wyżej i dzięki temu uzyskamy taki efekt, no, też trójwymiarowości, więc tutaj mam jeszcze takie kwiatuszki i mamy listki. Nie wiem, czy wszystko wykorzystam, czy coś jeszcze dowycinamy. No, głównymi elementami to jest oczywiście baranek i króliczki. To są te takie wielkanocne elementy. Oprócz jajeczek i bazi oczywiście. No, tak jakby każda kartka ma swoich bohaterów, można tak powiedzieć, bo pierwsza miała kurczaczki, druga miała takie duże zajączki, a tutaj mamy mieszankę, bo i baranek, i zajączki. Więc tak, tutaj, o, to są moje wycinanki, to pudełko sobie też chcę przestawić, z tego względu, że tutaj się światło w nim odbija. Więc tak sobie tutaj to stawię. No i co, i zaczynamy. Patrzę, o, jajecznica będzie, bo kumiła napisała tak, dużo, dużo jajek, dzisiaj można ciasto upiec. Słuchajcie, zaczynamy od pianki 3 mm i pierwszy element, jaki potrzebujemy umieścić, to jest ten nasz bianek. On będzie tym razem dużą, tak jakby tą pierwszą warstwą na samym tle, na samym dnie i będziemy dzięki niemu tutaj na nim dopiero układać pozostałe elementy. I teraz tutaj kawałek taśmy. Pierwszą rzeczą podkleimy sobie wianek, a potem zmierzę i powiem Wam, na jakiej wysokości był wcześniej przyklejony. Tutaj tak pozwolę sobie więcej tych pianek tym razem, z tego względu, że to będzie podstawa do tych kolejnych elementów. Dlatego tutaj tak nieco gęściej niż zwykle. Dociskamy. A, jeszcze miałam zmierzyć. No tak, już mierzymy. 4 cm od góry kartki znajduje się nasz wianek. Czyli tutaj mierzymy sobie 4 cm. Rysujemy tutaj kreseczkę i w tym miejscu będziemy naklejać. I teraz tak, jaką tutaj tą część wianuszka sobie wybierzemy, bo on tak jest tutaj. Te trzy kwiatki tutaj tak ciekawie wyglądają, takie zwisające. Myślę, że możemy to przykleić właśnie w ten sposób. I wianek jako pierwszy. Tutaj chciałabym rozbudować przede wszystkim zamaskować to łączenie, ale też rozbudować do góry tutaj kwiatkami, więc mamy takie, słuchajcie, bąbelki przy tych naszych wycinankach. Więc myślę, że tutaj na przykład z tej strony to jest naprawdę kwiatek ucięty, bo tutaj coś było wcześniej, pewnie obcinaliśmy, taka resztka mi została. Ale jak sobie wsuniemy tą obciętą część tutaj pod ten nasz wianeczek, to tylko te bąbelki będą nam tutaj wystawały i tego chcemy, więc chcemy, żeby nam bąbelki wystawały. To jest nasza, tak jakby nasz cel, więc to, że tu jest połówka tego, to my się tym absolutnie nie przejmujemy. Naklejam sobie dwie pianki. Chociaż chyba się rozpędziłam. Nie, ona nie będzie tak mocno poza kartkę wystawać, więc mogą być nawet dwie pianki. Głaska nie pomaga, tak, bo jak coś tam kanciastego mamy, to tym sposobem możemy zdecydowanie sobie tą wycinankę poprawić, te wszystkie takie nierówności zamaskować. Ja to tak właśnie przykleję, tak żeby to łączenie tutaj
między tymi dwoma papierami zamaskować tutaj tymi bąbelkami. Jeszcze mamy jakieś bąbelki? Mamy tutaj takie żółty kwiatek, ale może tego nie będziemy na razie używać. Natomiast takie kwiatki duże to też bym sobie później wykorzystała. No dobrze, to pewnie będzie trzeba powycinać coś, tak czuję. Więc sobie zerknijmy, co my tu mamy. Tu jeszcze mam taki kawałek, mniejszy kwiatek też z bąbelkami, więc tutaj myślę, że możemy go sobie wcisnąć. Wytniemy. Wytniemy, więc taki oto kawałek. Teraz tutaj to jest odcięte, ale ja sobie po prostu z tym poradzę. Interesuje mnie ten płatek i bąbelki tak naprawdę, więc tutaj to sobie wycinam tak na okrągło. Teraz tylko te całe kuleczki, jagódki, czy jak kto woli. Mnie się podoba słowo bąbelki. Wycinamy tutaj. I tutaj chyba nawet bez tych listków, bo one takie są tutaj ścięte, więc tutaj tylko jeszcze to zaokrąglenie. O, i mam taki kawałeczek z bąbelkami, który teraz tutaj sobie zamontujemy w ten sposób. Tutaj gdzieś tak wsuniemy tą odciętą część tam pod ten wianek, bo ja celowo zostawiłam dookoła wolną przestrzeń, żeby można było upychać różne rzeczy. I tak też zrobimy tutaj z tym kawałkiem. Naklejam sobie tutaj podobnie dwa takie kawałeczki. I teraz zobaczcie, ten kawałek, taki trójkątny płatek, wsuwam sobie tutaj. Tym razem nieco wyżej, bo tu jest to łączenie, ale tutaj dokleimy sobie za chwilę coś. Nie chcę, żeby te bąbelki były na jednej wysokości. Wiecie, ja nie lubię, jak jest na tej samej, więc jak te będą wyżej, a te będą niżej, no to jest ok. Więc tutaj wymyślimy sobie za chwilkę coś innego do zamaskowania. No dobrze, to teraz co dalej? Tutaj myślę, że od razu na samym początku damy sobie właśnie bazie jeszcze, o, te takie większe, żeby były dość rzucające się w oczy, tak na środku po prostu tutaj klejem, ten sam chudy patyczek na dole, potem go przyciśniemy różnymi innymi elementami, na pewno piankami, ale tą pierwszą warstwę można by powiedzieć, że możemy dać bez tej, prawda, pianki, więc tutaj w ten sposób, na środku po prostu. No i jeszcze jedną do kompletu, żeby tu nie były tylko te dwie, więc tutaj jeszcze z boku drugą. Też tylko sam tą końcóweczkę, po to, żeby gdy już nam wyschnie ten element, to potem będzie można unieść do góry tutaj te bazie, troszkę je podważyć. No a że ten papier jest całkiem sztywny, więc myślę, że tutaj bez problemu można to delikatnie tak do góry unieść. Następną rzeczą, jaką sobie zrobimy, to na pewno to będzie na samą górę, bo takie ładniejsze wycinanki będziemy naklejać na tej górnej warstwie. Natomiast wszystkie te połóweczki, takie i ćwiarteczki wykorzystamy po to, żeby upchnąć je tam pod wiankiem, prawda? I na przykład tą gałązkę taką mogę wykorzystać i wypełnić tutaj tą przestrzeń w tym miejscu. Też go, tą odciętą część po prostu ukryć pod tym wiankiem. I tak sobie robimy. Bierzemy kawałeczek taśmy. Tak, i taśmy, i kity jeszcze do tego warsztatu. Ostatnie sztuki. Ostatnio przeszukiwałam internet, słuchajcie, w poszukiwaniu wszystkich tych papierów do tych kitów, żeby dorobić. I w różnych miejscach dosłownie udało mi się jeszcze zdobyć. Nie wiem, jak długo mi się uda,
Dlatego domówiłam jeszcze papierów i gdyby ktoś jeszcze nie miał tych materiałów, a miał ochotę dołączyć i zrobić z tych wycinanek dokładnie tak jak ja, to zapraszam serdecznie. Też te kity jeszcze są takie warsztatowe do darmowego warsztatu, również dostępne w sklepie, więc gdyby ktoś jeszcze się wahał, a może w ostatniej chwili się jeszcze zdecyduje, to zapraszam serdecznie. Ich na pewno nie będzie dużo, bo no niektóre bloczki już po prostu są wyprzedane, nie ma ich i nie ma co liczyć na dodruk, więc tutaj w pewnym momencie będzie koniec. No tak jak kilka moich ulubionych warsztatów, gdzie też często pytają ludzie jeszcze o to, że chcieliby materiały do nich, niestety nie ma, więc no taka przykrość niestety. Nic nie trwa wiecznie. No dobra, mamy tu wklejone, słuchajcie, tą ćwiartkę, połówkę właściwie. I z drugiej strony musimy sobie tę kompozycję do dołu rozbudować. Na pewno nie będzie taka strasznie długa. Więc tutaj nie będziemy aż tak mocno rozbudowywać. Tym razem skupiamy się tak bardziej w tej części na takim poziomie, więc tutaj ten listek możemy już sobie przykleić. Tak naprawdę ja bym go chyba nawet dała na piankę, żeby był uniesiony. Czyli tutaj tym razem ogonek. Można też w sumie ten jeden listek jeszcze zahaczyć, żeby było stabilniej. I naklejamy sobie tutaj. O, zobaczcie. Tak, żeby był w górze. No moja gałązka akurat się trzyma w ten sposób. Ale gdyby komuś się nie trzymała, to można małe kosteczki pod te liście po prostu dać. Bacia napisała, ja nie zapomnę, jak brałam udział w warsztatach Olgunia, gdzieś do wycięcia było ponad 500 sztuk wycinanek. To był dziecięcy album, który mój syn uwielbia. Byłam w ciąży z Kubusiem i tak... I jak, o, aż muszę sobie rozwinąć, słuchajcie, muszę sobie kliknąć tu, bo na telefonie mi się nie rozwija. Byłam w ciąży z Kubusiem i jak pojechałam na badania cukrowej, krzywej, to siedziałam i wycinałam. Czy tam było tak dużo? Chyba nie. 500 sztuk? Naprawdę? 5 całych arkuszy do wycinania pędminu, ale tam nie było chyba aż tak dużo. Zresztą nie pamiętam, może tak było. U mnie zawsze dużo wycinania na warsztatach, to już wiecie. Standard, można tak powiedzieć. Dobra, teraz słuchajcie, wybierzemy sobie następną jakąś część, na przykład to. Myślę, że to, ja bym tutaj tylko tą prostą rzecz, zobaczcie, bo tu jest tak jakby końcówka, kawałek papieru i ta krawędź jest taka kanciasta. Ale możemy to zmienić, bo możemy tutaj to po prostu sami zaokrąglić i nadać temu kształt płatka z takim wcięciem i już wygląda to zupełnie lepiej. I teraz tu sobie naklejam pianeczki. Liczyłam! Bacia policzyła wycinanki. No dobra, to się nie upieram, jak było 500, to było. I teraz słuchajcie, ten kwiatuniek tu sobie obok tego listka wkleimy. Tylko tak się zastanawiam, czy tego nie przeciąć, bo szkoda w sumie tego tulipana tam pod tą kompozycją. To przetnijmy na pół, będziemy mieć dwa. Zrobimy tak. Jeden kawałek damy tu. Czyli tutaj, no już nawet zdjęłam osłonki, prawie. Jeden kawałek damy tu. W ten sposób. A ten drugi, tutaj nie zdjęłam jeszcze. Tutaj drugi, po drugiej stronie. O, zobaczcie, i też będzie tulipanek. Interesuje nas ten dół, pamiętacie, wykończenie. Bo tutaj i tak za chwilę kolejne warstwy pójdą do góry. Więc tutaj nie ma potrzeby. O, tu coś przycisnęłam, to pozamieniamy kolejność. Listki do góry, odcięte na dół. No i teraz tutaj tę przestrzeń wypełniam sobie po prostu piankami. Tutaj, żeby nam się to nie zapadało, to co przykleimy za chwilę, wypełnimy sobie. Tutaj może trzy wystarczą, tak myślę.
I odklejamy osłonki. Brakuje nam jeszcze tutaj miejsca kwiatuszkowego jakiegoś elementu. Zostało nam jeszcze to. No też może być, jak się nie mieści, tak jak tutaj w tym przypadku, to po prostu sobie ścinamy. Ścinam sobie ten róg i teraz bez problemu mogę tą końcóweczkę, bo interesują mi ten kwiatek i te listki, więc to sobie możemy podkleić i docisnąć tam do środka. I już widzę, że coś trzeba będzie dowycinać. Jagódka napisała, a to jest niezwykłe, że dzięki wycinankom takie efekty na kartce bez innych dodatków, same papierowe dodatki. Tak, ja lubię takie kartki właśnie z samych wycinanek. Ostatnio takie tylko wyłącznie robię. Tu sobie wciskamy te kwiatki, tak żeby ten dół był ładnie wykończony, no a to co w środku, to już wiecie, zaraz sobie z tym poradzimy. Zobaczcie. Tak to wygląda. Myślę, że tutaj możemy już następną bazie tak jakby w tym miejscu teraz zamieścić, żeby nam wypełniała tutaj tą przestrzeń między, bo tu mam bąbelki i tu mam bąbelki, a tu mam taką przerwę, więc tutaj damy bazie w tym miejscu, żeby to zamaskować. I tu dajemy bazie z boku. Następną tutaj myślę, że też możemy dać. W tym miejscu, gdzie się wianek kończy i są te bąbelki, bo tutaj też taka pusta przestrzeń, a nie chciałabym tutaj upychać już żadnych listków ani innych rzeczy. Więc też tutaj kawałek. Po prostu smarujemy klejem i doklejamy sobie tutaj teraz w tej przestrzeni. Zobaczcie, mamy tutaj bazie, gałązkę. Teraz możemy dać hiacynt. Ten niebieski. Dajemy go też na trójkę. Zrobię sobie tutaj takie bardziej w środku stabilne miejsce. Czyli coś takiego. Tej końcówki na razie tu nie podklejam, bo tak coś czuję, że będę ją dociskać jeszcze, więc nie wiem, czy ją odetnę, czy ją podkleję. Tak się zastanawiam właśnie, czy zostawić ją taką obniżoną, żeby móc tutaj po prostu coś dokleić, czy jednak dać wyżej. Nie, może jednak dam wyżej. Zmieniłam zdanie. Tu naklejam sobie również tą piankę. I na samym środku. Tylko tak, żeby nam się tutaj tak jakby wewnątrz zmieścił ten kwiatek. Nie zasłaniamy sobie tych brązowych gałązek, ale samą tą roślinkę dajemy na środku. Czyli tak. No i teraz tak sobie myślę, że trzeba będzie jednak coś dowycinać. Zerknijmy sobie, co my tu możemy wyciąć, z czym możemy sobie poszaleć. Ten jest bardzo fajny, więc myślę, że możemy go wyciąć, chociaż tutaj ten jest też taki bardziej rozbudowany, nieobcięty. Ale ten ma znowu więcej bąbelków. Taki dylemat. Nie, jednak wezmę ten, a ten sobie tu zaokrąglę po prostu. Więc zaczynam od wycięcia. I
tak, tutaj są takie ciachnięcie, to tak jak wcześniej robimy, zaokrąglę sobie po prostu. Te płatki będą mniejsze, ale będą wyglądały tak, jakby były od kwiatka. Tych bazi nie chcę, bo one są takie chudzinki, bardzo, bardzo delikatne, więc ich się pozbywam od razu. To teraz tutaj, potem bąbelki. I teraz tutaj chyba tego listka tylko zostawię, a to białe, takie ledwo widoczne, takie... zapomniałam, jak się ta roślina nazywa. Po prostu odcinamy. Zostawimy sobie tutaj sam listek tylko. Tą gałązkę możemy wziąć. Jakoś ona mi tutaj odpowiada. Jak widzicie, jak jest taka chuda gałązka, to ja daję jej trochę tego białego, ale tylko w tym miejscu, gdzie jest gałązka, a dalej już wycinam bez tego białego. I tutaj jeszcze tulipan. I bąbelki z drugiej strony. No i ten też sobie zaokrąglam po prostu w ten sposób. O, zobaczcie. I wcale nie widać, że to był kraniec papieru. Troszkę zmniejszyłam te płatki, ale jest ok. I teraz to sobie oczywiście jeszcze tak podociskamy, żeby nam się wyprostowało. W ten sposób. I mamy jeden kwiatek do dyspozycji, który teraz umieścimy sobie w tym miejscu, jako druga warstwa, żeby zamaskować tutaj te niedoskonałości w środku, prawda? Więc w ten sposób. Chociaż może, żeby nam tak wyszło troszkę. O, tak bardziej, dlatego że tutaj te bąbelki, chyba że dam jedne na drugie. O, tak też ładnie. Tutaj co prawda nakrywają się, ale one tak jakby tworzą teraz taką mocno rozbudowaną gałązkę. A z drugiej strony ten listek tutaj fajnie też na bok wychodzi. To tak jednak to przykleimy. Czyli tutaj właściwie całość z wyjątkiem tych dwóch płatków mogę opiankować. Głaska nie było. No tak, było. Bez tego raczej się nie da, bo takie drobne, szczególnie przy listeczkach, delikatne elementy, to potrafią się powyginać i nieładnie to wygląda. A jak sobie tak kością właśnie wyprostujemy, to od razu inaczej. I teraz, tak jak mówiłam, tymi dwoma płatkami oprę sobie o tą zieloną część, bo i tak ją chcę zamaskować, bo ona mi tutaj kolorystycznie w ogóle nie pasuje do pastelowego. To chudzinka idzie na bok, a te bąbelki mi się tutaj pokryją i też to będzie bardzo fajnie wyglądało. No tak się waham, czy tak, ale chyba tak. Naklejamy. I teraz tutaj już byśmy sobie, słuchajcie, może wcisnęli jakieś jajko. Tak sobie myślę. Chociaż to jedno jest takie ogromne i kusi mnie, żeby je delikatnie zmniejszyć. Bo już mi się te mniejsze skończyły, dlatego pewnie wybrałam też jedno większe. Ale to można po prostu, nic trudnego. Jedno duże, jedne małe przyłożyć. Akurat te wycinanki pozwalają nam na taki eksperyment i tu po prostu wyciąć sobie ten kształt w ten sposób, zobaczcie. I mamy już małe jajko. Żeby tą krawędź jeszcze tak ładnie wyrównać, to sobie kością dookoła przejadę. Wszystkie te ewentualne nierówności mi się wyprostują.
No, jeszcze jest to jajko trochę kanciaste, więc pozwolę sobie tutaj delikatnie poprawić. I tutaj minimalnie. Takie czubiaste wyszło, a ja nie lubię takich czubiastych. No, teraz lepiej. I to takie najbardziej okrojone dam na sam tył, żeby było najmniej widoczne. Więc tam sobie tniemy pianeczkę. I myślę, że tu albo tu. Powiem wam, że sama jeszcze nie jestem do końca zdecydowana, jeśli chodzi, gdzie o te jajeczka mają być, więc ja bym ich na razie nie wklejała. Na razie sobie zostawiam tutaj jako propozycję, że to będzie w tym miejscu. One nie są tak jakby potem warstwą do kolejnych elementów, więc mogę sobie tutaj zaryzykować i po prostu później zastanowić się, czy tutaj będzie ostatecznie, czy nie. Ile ma jajko? Już mierzę. Dwa i pół centymetra. Następne, ja sobie je od razu podkleję wszystkie. To jest dobry pomysł, żeby móc później mieć możliwość tak jakby rozmieszczania ich. Więc pod każdym jajeczkiem dajemy pianeczkę. Na pewno potrzebujemy umieścić sobie jedno jajko tutaj z boku, czyli tak jakby już nawet w tej warstwie, w tym miejscu bym dała. Czyli pomiędzy tą bazią, tutaj jest taki ten wykończenie tego wianka i to raczej jajko będzie tutaj na 100%. Tutaj co do tego się waham, czy bardziej w prawo, czy w lewo, bo jeszcze obok niego ma być drugie, więc tutaj się waham, ale to będzie na pewno w tym miejscu, więc to możemy tu przykleić. Więc jest jedno jajo. Następne, co my tu możemy wykorzystać? Musimy mieć wszystko w zasięgu wzroku. I jak tutaj dalej naklejamy, co my tu możemy dać dalej? Bąbelki może nie. To też nie. Chyba, że może jeszcze tutaj bazie, w tej warstwie. No, to jest dobry pomysł. Też sobie tutaj przykleimy, tym razem na samym ogonku i jednej tej kuleczce. I ta sama warstwa co jajeczko, tylko tutaj o, w ten sposób obok po prostu. Ten biały kwiatek mogę tutaj wykorzystać jako warstwa do kolejnej, tak jakby, prawda, podklejka. Fajnie mi tutaj tą przestrzeń wypełni. Ten żółty mi tutaj kolorystycznie w ogóle nie pasuje, więc to ten kwiatek mogę właśnie wykorzystać jako element tutaj do ułożenia kolejnej warstwy, a te białe płatki na górze nawet będą się fajnie komponowały. Więc tutaj na samym środku damy dwie pianki. I w tym miejscu pomiędzy tymi elementami. Tu mam taką przerwę na wianku, więc to wykorzystam. Tak jakby kolejną część. Tutaj będzie za chwilę następna warstwa. Nie wiem, czy to akurat to. Ale to białe fajnie tutaj wygląda, więc będzie ok. No i tutaj myślę, że teraz to, tylko tym żółtym może tym razem do dołu, pójdzie jako część trzecia tej całej kompozycji.
Nie będziemy tym razem już jej przecinać, bo potrzebujemy już mieć tutaj ładnie wykończoną tą tak jakby warstwę kolejną. Więc tutaj teraz tylko się zastanawiam, którym tym kawałkiem, czy tym listkiem. Chyba tak, pozbędę się tego tutaj listeczka w tym miejscu, który tu jest, bo będzie mi przeszkadzał. I tak naprawdę zrobimy sobie tą gałązkę do tyłu, do dołu. Może tak bardziej, żeby nam się znowu te tulipany tak mocno nie nakryły. I tak sobie to przykleimy. Czyli tak naprawdę tutaj w tej dolnej części muszę ułożyć pianki. Tą część to już klejem, bo ona się będzie opierała na tym, co tam już wcześniej ułożyłam. No i to możemy dać w ten sposób. No i nie obejdzie się znowu bez wycinania. I tym razem wytniemy sobie to. Bo kolejna warstwa, potrzebujemy jeszcze jednego piętra. Dlatego wytniemy teraz to. Czy te bąbelki? Może już bez bąbelków. Na tej warstwie bez bąbelków. Odcinam tutaj ten żółty kwiatek. Listki chcemy, więc listki wycinam. Bazie odrzucamy. Tu jest taki pąk, ale to tak właściwie nie wiadomo, co to jest, więc tego też się pozbywam. Tutaj tulipanek. Listek zostaje, ale teraz już bez tej chudej gałązki. Teraz drugi tulipanek. I jeszcze narcyz. O, i tym razem coś takiego. Też to od razu sobie podkleję pianką. I to już ta warstwa to już będzie tak jakby baza do naszych zwierzaków. Więc teraz też musimy sobie to ładnie ułożyć. Myślę, że tak bardziej... bardziej chyba właśnie tak płasko, żeby tak tutaj gdzieś umieścić te króliki i tego baranka tutaj na środku. Więc myślę, że ta warstwa będzie już tak. Odklejamy. Dobra. Teraz mogę zamieścić już mój centralny element, ponieważ on jest tak jakby na samej górze niezależny od wszystkiego, czyli tego baranka. A potem będziemy układać jajeczka i pozostałe te rzeczy, więc tutaj... Taki duży element. Kopytka zostawiamy mu wiszące w powietrzu. Z tym, że może bym jeszcze mu pod plecki też dała ze dwie bazie. Takie mamy tutaj chudzinki. Ja sobie odetnę może tutaj tą jedną chudą, taką malutką. Ten patyczek skrócimy. O. I teraz tutaj pod baranka na plecki mu damy tą po prostu bazie tutaj. Podkleimy do tej pianki, czyli w ten sposób. O. Ciach. I dopiero to do naszego pierwszego głównego na samej górze. Zastanawiam się, jak tutaj go rozmieścić, żeby mi się tutaj jeszcze te króliki zmieściły. Chyba tak bardziej troszkę przesunięte w prawą stronę.
I tutaj widzę, że już jakby trochę tu potrzebujemy małej pianeczki. Bo tutaj ten baranek w tym miejscu, jak widzicie, się zapada. Więc mały wspornik w postaci małej kosteczki bierzemy i tam wciskamy. No i teraz już ładnie się trzyma. I teraz to drugie jajeczko, takie damy tu. O, i myślę, że taka warstwa będzie dobrze wyglądało. W sensie, że one się nie nakrywają, ale też by dobrze było, gdyby się jednak odcinały, żeby nie jedno na drugie wchodziło. To muszę jednak to przemyśleć, czy to dać tu, a teraz te przesunę bardziej w prawo. Żeby mi się nie pokryły, bo jak będą tak jakby bez tego, tutaj takie różowe bąbelki są pomiędzy nimi. A jak nie dam tego, tej warstwy odcinającej, to będzie takie wszystko jednolite. Więc tak będzie lepiej, a tutaj coś jeszcze sobie wypchniemy, więc najpierw to. Tutaj, tą pierwszą pisankę. No i źle, trochę bardziej pod bazie, o. Tak, żeby była ta różnica tutaj. I to jajeczko trochę mi tam za mocno wystaje. Pozwolę sobie ten dół delikatnie ściąć, żeby tam móc głębiej je sobie włożyć pod tą warstwę. I teraz to będzie tu. Jak zauważycie, ja je tak przechylam, nie są na prosto wklejone. Te, które są po prawej stronie, przechylają się bardziej w prawo, a te, które są po lewej stronie, przechylają się w lewo. Więc nie są na wprost, po prostu. I zobaczcie, mam tutaj między jedną a drugą tą taką część bąbelkową. Co dalej? A jakbyśmy tutaj sobie te różowe patyczki jeszcze gdzieś wcisnęli. Te chudzinki, gałązki takie. No to w sumie możemy do tego wrócić na koniec jeszcze. Mam jeszcze taki żółty kwiatek, który tutaj z pewnością będzie w tym miejscu, żeby nam ten żółty odcień zamaskować. To go sobie tutaj pewnie wkleimy za chwilę. Z tym, że muszę się zastanowić jeszcze, jak tą pisankę tu umieścić, bo tu będzie na pewno jajko w tej warstwie, więc tu, zaraz za naszym barankiem. Tą wkleiłam. Ale tu mam jeszcze taki kwiatek, taki malutki. I to też mogę właściwie wykorzystać do tego, żeby to zamaskować. Tylko, chyba tego się zielonego pozbędę na górze, albo damy tak pod spód. O, tak jest dobrze. Tak, to wsunę delikatnie pod spód, czyli ten żółty będzie na górze. Tutaj potrzebujemy piankę. Taką dość sporą. I będzie tutaj troszkę taka, można powiedzieć, kolejność zmieniona, bo część tego kwiatka wsunę sobie tu pod ten żółty. Gałązkę, tak jakby tą zieloną, dam tutaj, żeby delikatnie smyrnęła to jajeczko i tak to przykleję. To będzie wyglądało, jakby była ta spodnia warstwa, chociaż w innej kolejności przyklejone, ale tak też może być przecież. Mamy już 4 jajka, jeszcze musimy gdzieś wcisnąć te 2 pozostałe. Tutaj myślę, że tylko wiecie gdzie, ja bym je wcisnęła tu gdzieś tam, może jeszcze głębiej pod te kolejne warstwy, gdzieś tu z boku może. Więc tutaj trzeba by się zastanowić, czy na przykład tu, jakby tak tylko troszkę nam tutaj wystawało z pomiędzy tej kompozycji. A jeszcze tutaj na pewno jakiś kwiatek do tego. Więc tu się musimy zastanowić, co by tu jeszcze dorzucić. To sobie przejrzymy. Nasze wycinanki, co nam tam zostało. Tu są same duże takie. Tam ktoś podpowiadał, że został nam taki spory kawałek jeszcze. Nie wiem, czy ja go mam, czy ja go pocięłam. Nie pamiętam, powiem wam szczerze.
tego, co w zeszłym tygodniu wycinaliśmy. Bo tutaj w tym bloczku to już inaczej nie mamy kwiatków, tak mi się wydaje. Już wykorzystaliśmy. A nie, cały arkusz jeszcze jest. O, to jest czym szaleć. A byłam pewna, że już wszystko poszło. Mamy jednak cały taki jeszcze, a zobaczcie. To możemy sobie naprawdę tutaj jeszcze powycinać. I co my tu sobie z tego wytniemy? Tak sobie zerkam, trochę tu, trochę tak. Żeby mieć tak jakby pewien podgląd. I to mi się podoba. Powiem wam tak, że ta mi się podoba, bo sobie wykorzystamy tą połówkę i wsuniemy ją tutaj. Więc zaczynamy od tego, że wycinamy sobie tu tą część. To na pewno odpada, bo to nie jest zupełnie nie ten kolor. Chociaż tutaj mamy te listki tak jakby w tej warstwie spodniej, ale tu w kompozycji nigdzie się nie pojawiają, więc ja bym z nich zrezygnowała. Więc tutaj to wycinam znowu bąbelki. Żółty kwiatek. Bez tych listków. Tutaj znowu bąbelki. Tu jest taki listek, też tak jakoś tak wystaje spoza, nie wiadomo co to, więc tego też się pozbywam. Tutaj ten biały najbardziej mnie interesuje. I ten jeden liść, też w sumie tak bez sensu. Wycinam sam biały kwiatek. A tu? Może też wytniemy tutaj ten zielony, bez tego tutaj same żółty kwiatek i same bąbelki. Teraz będziemy się zastanawiać, co z tym dalej zrobić. Może się okazać też, że nie będzie mi się podobać i będziemy dalej kombinować. Tak też będzie. To jest też prawdopodobne. Więc tutaj ten kwiatek miał być tutaj w tej warstwie właśnie. I tak go sobie chyba tu wcisnę. Zrobię sobie taki torcik, czyli też sobie wytniemy o taki dzióbek, który sobie tutaj wsuniemy w tym miejscu pod tą warstwę wcześniejszą. Tam do środka, gdyby się okazało, że mi się nie mieści, tak jak teraz, to też będziemy ten dzióbek ścinać. Możemy zrobić półkole. Wtedy nie mamy dzióbka i możemy bardziej tutaj to zmieścić wtedy. O, zdecydowanie tak. No i to jajko może tu być. Tu sobie wepchnę jednak między te warstwy, czyli pomiędzy listkami. Dół jajka chowam pod tą warstwę wcześniejszą. Tutaj trochę przekrzywię bardziej w prawo. O, muszę zamienić kolejność. Bo tu bąbelki. O, i tak. Zobaczcie, to będzie jajko takie jakby w tej warstwie. Też bym to bardziej do środka, żeby bardziej w prawo. O. Wezmę sobie nożyczki i delikatnie przepchnę tą piankę jeszcze w tamtą stronę. No i teraz jest dobrze. Teraz to jajko tutaj w tej warstwie wcześniejszej. I teraz te kwiatki tu. Dokładnie tak. No i tak jak mówiłam, dociskamy sobie tutaj ten kwiatek z boku. Wypełnia nam tutaj tą przestrzeń za barankiem. Tutaj będzie jeszcze kokardka, ale chyba jeszcze na nią nie czas. I teraz co dalej? Tu coś musimy dokleić. Dokleić coś musimy. Na przykład listki. Tak, tylko tutaj oczywiście ten ogonek nam przeszkadza,
więc się go pozbywamy. Dajemy klej tutaj na koniuszek i tam w te warstwy do środka po prostu wpycham tam, gdzie tam się zmieści, żeby mi tu z boku to tak ładnie wystawało. Kokardkę też sobie mogę przygotować, bo zobaczcie, ona jest taka płaska, ale jak sobie zrobimy tak, tu naciśniemy na środku, a te boki tak zaokrąglimy, to ona już nabiera takiego kształtu 3D. Zobaczcie, taka jest fajna teraz. I dzięki temu możemy ją tu umieścić na tej warstwie. Tylko jeszcze chciałabym zajączki, bo potem, żeby się nie okazało, że muszę tą kokardę przesunąć. Tego jednego to już mogę dać, tak naprawdę. Więc tutaj od razu może podkleję pod oba piankę, żeby mieć podgląd, gdzie się one będą znajdowały. I ten, który patrzy w lewą, nie, w prawą, ten, który patrzy w prawą stronę, to nakleję go tak jakby tutaj na tym żółtym, tak żeby tą granicę między jednym a drugim płatkiem, tym kwiatkiem zasłonić. No, staram się tak jakby, żeby miały te zwierzaki nogi na jednej wysokości, więc zająca trochę wyżej. O. No i tego drugiego, tak pamiętam, tak mi się wydaje, że ja go przykleiłam w tym miejscu, ale jak widzimy, nogi nam tu przeszkadzają, więc co my musimy zrobić? Ciap. I nie ma nóg. I tu będzie drugi królik. I tu będzie drugi. Główny element już mamy. I teraz tak. Jeszcze musimy jedno jajo wcisnąć. I tak tu jest pusto. Więc zrobiłabym troszkę zmianę, bo wcześniej to jajko było co prawda w tym miejscu, ale tu się już tak dużo dzieje, że tutaj mam pusto i tutaj chyba to ostatnie jajko docisnę. Tu będzie, w tym miejscu po prostu. Ciach, ciach, dokładnie tak. Czyli tu mamy puste miejsce. Akurat idealnie nam się to szóste jajeczko zmieści. I teraz tak, na pewno jakiś tutaj listek bym jeszcze dała, albo jakieś bąbelki. Coś tam jeszcze w tło byśmy wcisnęli. To białe to już nie, bo to za wielkie, już nie ma co z tym zrobić. Ale tak znowu tutaj, żeby nie było znowu za bąbelkowo. Zerknijmy sobie, co by tu można było wykorzystać. Może to, zobaczcie, tu jest taki bez bąbelków. Myślę, że to będzie dobre w tym miejscu. Tak. To ja tak wycinamy tutaj te płatki. Najpierw białe, teraz różowe. Tym razem liście już chcę, więc wycinamy też listki. To może bez tego jednego małego. O, teraz coś mi nie wyszło. Poprawiamy. I co z tym robimy? Muszę się zastanowić, czy wyciąć ten tylko kwiatek, czy ten żółty. Nie, myślę, że sobie tu zmodyfikuję, bo tutaj co prawda one się zlewają, ale jak ja sobie tak wyprofiluję na te płatki takie półokrągłe, one nawet nie muszą być jakoś ładnie, słuchajcie, wycięte, po prostu jakieś takie pozaokrąglane. I tak pewnie będę za chwilę to ścinać, bo mi się całość nie zmieści, ale zanim to bym chciała przymierzyć. No zobaczcie, zupełnie mi się nie mieści, więc już widzę, że nie wiem, czy tak, czy nie bardziej nawet będzie trzeba ciachnąć. Tak, tak jest już prawie dobrze, więc jeszcze tutaj sobie wytnę to, tu zaokrąglimy tą część, żeby nie było tego odciętego widać. I tutaj jeszcze przedłużę tą kompozycję i jeszcze źle jest. O. Teraz jest dobrze. I ten bok, zobaczcie. Przez dołożenie takiego małego kawałka rozbudujemy sobie tutaj tą lewą stronę jeszcze. Więc mam tu kawałek już pianki.
Czytam, co wy tu piszecie, że mu kopytka utnie. Że tak czułaś. No ja już kiedyś na jakimś warsztacie, pamiętam, obcinałam nogi młodej parze, tak o ile pamiętam. Teraz przyszło na baranka. Czekajcie, bo teraz tak tego tulipana wkleiłam, że tego jajka nie widać, więc jeszcze jednak to przechylę w bok. O, i teraz lepiej. Mam jeszcze tutaj jedną bazię, którą bym wcisnęła tutaj, nawet może przez między te jajeczka, tak tutaj gdzieś w tym miejscu. Tak by chyba było najlepiej. Jak mogę zaryzykować i spróbować tutaj podkleić od góry klejem, teraz unieść trochę tą warstwę, żeby mi się jedna i druga nie umazały, i wcisnąć to pomiędzy. I tak poczekać, żeby mi się ta bazia przykleiła tam do tego małego jajka, tylko od spodu. O, w ten sposób. Zobaczcie, teraz tutaj to jest dokładnie ta. Mamy kolejną warstwę. Tu mam jeszcze tą taką drobinkę, którą odcięłam. To bym podobnie zrobiła, tylko bym ją tutaj wypchnęła tutaj pod te bąbelki. O tak. Nie, może nawet dalej, w tym miejscu. Czyli podobnie wykorzystamy takie maleństwo. I głowę misiowi tak, pamiętam. Głowę misia też pamiętam, że obcinałam. Tutaj. I takie maleństwo. No i teraz możemy się zastanowić jeszcze, czy ten dół coś nie, coś jeszcze rozbudować bardziej. Mam tutaj takie małe listki, ale to już chyba sobie daruję, to za małe. Te patyczki. Te patyczki jeszcze może gdzieś wciśniemy. O, tu na przykład. Ten dół możemy tak jeszcze sobie tutaj ubogacić. Tymi chudzinkami między warstwy. Sobie tutaj to obniżę, żeby mi się tam zmieściło. Tutaj to dotknę. O, i tam się w środku między warstwami trzyma. Tu mi brakuje. Te listki, tak one czekają na swoją kolej, żeby je w końcu wykorzystać. Ale nie wiem sama. One mi tak nie do końca tutaj kolorystycznie pasują. Są minimalnie innej zieleni. I pewnie dlatego do tej pory ich jeszcze nie użyłam. Mamy jeszcze takie, o, coś cudomałe. Więc też możemy je gdzieś tutaj upchnąć. Na przykład. Zaraz się zastanowimy. Na przykład tu. Dokładnie tak. W tym miejscu. Zobaczcie, też jest to w górze, bo to jest do tej warstwy wcześniejszej, tym patyczkiem wklejone. To troszkę przechylę, o, bardziej do dołu. I zbliżamy się prawie, słuchajcie, już do końca. Jeszcze mam taką gałązeczkę, którą bym sobie chyba tu wcisnęła, ale też pomiędzy te warstwy, żeby ten ogonek ukryć, żeby nie był na wierzchu. Więc teraz sobie z jednej strony i z drugiej strony klejem posmaruję. Tutaj uniosę tą warstwę do góry, wepchniemy ogonek tam głębiej do środka. Jak się nie ma czego trzymać, to podważyć i po prostu przykleić od spodu, a nie. I w ten sposób mamy też gałązkę tu. Tu jeszcze mi coś brakuje. Ale to za chwilę, bo jeszcze mam jeden patyczek, który byśmy dali może tu. Kokardka jeszcze, tak, kokardka też za chwilkę będzie. Czyli tu patyczek następny. Zobaczcie. On jeszcze tak troszkę lewituje, ale zaraz go dociśniemy. Tych bąbelków już chyba bym nie dawała. Chyba, żeby może tu. Tak mnie kusi, żeby je tutaj jednak wcisnąć. Zrobimy torcik i zobaczymy, czy tu.
No, powiem wam, że tu brakuje mi tego czegoś. Więc jeszcze sobie pozwolę. Tak to upychamy, żeby nam ta część kanciasta, ścięta, ukryła się pod warstwami tych takich elementów, które już mamy naklejone. Żeby tego nie było widać, że to jest taki kawałek ciachnięty. Więc tam sobie to wklejamy do środka. I tutaj minimalnie to powiem wam, żeby jeszcze jakiś listek może dorzucić. Zaraz sobie coś wyszukamy. Tak się zastanawiam, co by tutaj wybrać. O, na przykład ten. Spróbujmy. To białe. Tulipanek nie, same zielone chcę, więc tutaj wycinam sobie tylko ten zielony tym razem. Element i tutaj na razie takie zaokrąglenie, bo bym chciała sobie zastanowić się jeszcze, jak to zamontować, żeby dobrze pasowało. No, tak ładnie. Tutaj wchodzi wewnątrz, więc tutaj brakuje mi pianki. Pianki, którą muszę tutaj wkleić teraz w tym miejscu. I teraz tu wkładamy, zobaczcie, bo tutaj taka dziura. A nie chcemy tej dziury, więc tu sobie wciskamy, słuchajcie, tą naszą gałązkę z kawałeczkiem kwiatuszka. Tylko ja kolejność zmienię, bo tutaj mi tak jakby przysłoniło tego różowego tulipana, więc ja sobie tutaj to po prostu zamienię kolejnością tego na górę, tego na dół. O, i zobaczcie, od razu lepiej. Od razu lepiej. Tak to wygląda. Renatka napisała: Olga, masz cudne podejście do ludzi, twoja komunikatywność bombowa, przyciągasz wielu, odpowiadasz cudnie, nauczycielka z ciebie boski, dziękuję. Ja dziękuję ci, Renatko. Wiele dla mnie znaczą te słowa, więc bardzo, bardzo ci dziękuję. I teraz wiecie co? Ja bym chyba już tutaj więcej nie dokładała. Tutaj jakiegoś liścia mi brakuje. Dobra, naklejmy sobie tą kokardkę zieloną. I ona się tutaj znajdzie na tym oto listku. W tym miejscu, tak myślę sobie, ją posadzimy. Ja ją specjalnie tak wygięłam, żeby teraz tutaj tylko tym jednym punktem dokleić w tym miejscu. Więc ja sobie to przykleję i przytrzymam przez chwilę. Chociaż nie, oparło mi się o nóżkę zająca, zobaczcie, i tak to fajnie wygląda. Ale tutaj zdecydowanie jeszcze jakiegoś zielonego listka mi brakuje, więc znowu poszukujemy. Poszukujemy czegoś. Coś malutkiego. Tutaj w tym miejscu. To chyba będzie dobre. I też na podobnej zasadzie, czyli tak naprawdę decydujemy się tylko na to zielone. A tutaj robimy sobie tak jak wcześniej, tym razem nie dzióbek, a takie zaokrąglenie to już tam kto woli co. Ja tam czasami robię dzióbki, czasami robię zaokrąglenia. Teraz tu pianeczkę. I teraz najpierw sprawdzam, jak to będzie wyglądało, czy mi się to mieści, bo jak się nie mieści, to będziemy zaraz to ścinać. No właśnie, tutaj ta pianka nie do końca, więc ja sobie tutaj to jednak skrócę odrobinkę. I jeszcze raz spróbujemy. O, i teraz zdecydowanie tak, teraz zdecydowanie jest dobrze. A więc tutaj odklejam sobie tą drobinkę. Tą ściętą część ukrywam pod te zaokrąglone, ładne płatki, warstwa tam niżej.
I mamy wypełnioną przestrzeń. Tak, i to chyba już będzie tyle. Chociaż tu jeszcze mi czegoś brakuje. Tym sposobem to będziemy jeszcze tak tutaj z pół godziny siedzieć. Ale ja tak mam, że dopóki nie jestem zadowolona z efektu, to siedzę i dokładam. Tak już mam. Więc co my tutaj wciśniemy? Bąbelki to nie. Ale... Ale powiem wam, że może tulipana. Właśnie może nie liście, a tulipana. Tylko nie tego, bo to za wielkie, to też za wielkie. Z tych coś wytniemy. Może tego? Tego może tak. Jest. Interesuje nas tylko ta okrągła część. Tutaj mamy tym razem trójkącik. I ja go sobie tam już po prostu na płasko wetknę w tym miejscu. Nie wchodzi, więc jeszcze ścinam. Troszkę kleju. Tutaj już na sam spód, bez pianek. Też będzie warstwa. Tam mało jest na tym, więc o. Dokładnie w tym miejscu. Muszę kością docisnąć. I gotowe. Wydaje mi się, że to już będzie wszystko. Jak zaraz czegoś nie wymyślę. I znowu coś mi nie pasuje. Powiem wam, że tak. Teraz tego listka. To jest taka kartka, jak widzicie, mocno już kombinowana z tych wszystkich resztek. Bo o ile pierwsza i druga, to już mieliśmy konkretne wycinanki i skupialiśmy się tak naprawdę na tych gotowych elementach, to tym razem, jak widać, mocno kombinujemy z grafikami, które właściwie nie są przeznaczone do tego, żeby być użyte w kartce, tylko raczej jako tło. No i stąd taka, słuchajcie, no, kombinowanie takie, dokładanie, a tu coś jeszcze, a tam jeszcze i takie drobiazgi właściwie dokładamy. Więc taki oto jeszcze listek. W tym miejscu. Tak, i tego tu było brak. Dobra, koniec. Naprawdę już nic więcej nie dokładam. Ostatnią rzeczą, jaką sobie zrobimy, to, tak jak mówiłam, podnosimy te gałązki, które nam tutaj oklapły bardzo. Więc je sobie tak delikatnie tutaj unosimy. Tu i tu i tu. O, to jeszcze się nie przytrzymało, odpadło. Ale jeszcze to sobie doklejamy. Czyli tej jeszcze nie ruszamy, bo się nie wkleiła. Ale pozostałe te listki można już delikatnie podważyć, żeby ona była taka... Wiecie, ona nam się, jak włożymy w foliowe opakowanie, to troszkę nam te listki przyklapną. Ale może ktoś ma ochotę na przykład tak wręczyć po prostu komuś tą kartkę bez pakowania. No to wtedy taki efekt... tego takiego, wiecie, odstających gałązek jest naprawdę fajny. Dobra, koniec. Naprawdę już tym razem nic nie dokładam. Obiecuję. Sprzątamy ze stołu. I tak się prezentuje kartka z dzisiejszego warsztatu. Tym razem z barankiem. A to jest nasza cała trójeczka. Tak się prezentuje. Część pierwsza, część druga, część trzecia. Mam nadzieję, że warsztaty wam się podobały. Czekam na wasze interpretacje. Twórzcie oczywiście pięknie. Oznaczajcie mnie, będzie mi bardzo miło.
A, wyniki wcześniejszych tych naszych konkursów, które ogłaszałam na karteczki i z niespodzianką i z bonami, opublikuję zaraz po tym live'ie, bo chciałam, słuchajcie, oznaczyć te osoby w komentarzu, tak jakby, żeby je od razu wywołać tutaj w tej transmisji, ale w żaden sposób nie idzie mi tego zrobić, więc nie chciałabym tutaj tak jakby z nazwiska wyczytywać, tylko zaraz po tym naszym spotkaniu, no myślę, że zrobienie plakatu potrwa jakieś 5-10 minut, więc ogłoszę wyniki dla tych osób, które otrzymają ode mnie te niespodzianki plus karteczki. Tak jak opowiadałam na pierwszej i drugiej części, aż 9 osób, do 9 osób poleci niespodzianka ode mnie, więc wszystkie osoby, które nagrodzę, poproszę o kontakt, żeby mi podały swój adres do wysyłki. A dzisiaj naprawdę już bardzo, bardzo Wam dziękuję za nasze wspólne spotkania, że tak dzielnie i czynnie braliście udział. Za wszystkie udostępnienia, komentarze, dziękuję. I do zobaczenia, mam nadzieję. Zapraszam Was też do mojego sklepu olgabielska-warsztatyartystyczne.pl, gdzie znajdziecie całkiem sporą ilość warsztatów dostępnych od ręki, tak jak te, które Wam dzisiaj pokazywałam, dziecięce karteczki, więc zapraszam bardzo serdecznie. Dla Was serduszko. Dobrej nocy. Pozdrawiam. Pa, pa!